Do zdarzenia doszło przy ulicy Spacerowej w Lubinie. Do Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zgłosiła się 84-letnia mieszkanka miasta, która powiadomiła policjantów o kradzieży jej biżuterii o wartości 600 zł. Jak się okazało, kobieta siedziała na ławce, rozmawiała przez telefon. Po chwili podbiegł do niej młody mężczyzna, zerwał jej z szyi złoty łańcuszek, a następnie uciekł. Zdarzenie to miało miejsce na ulicy Spacerowej w Lubinie. Sprawą zajęli się policjanci Wydziału Kryminalnego Lubińskiej Komendy. Policjanci w wyniku wnikliwej pracy operacyjnej ustalili, a następnie zatrzymali podejrzanego o ten czyn, którym okazał się 17-letni mieszkaniec gminy Lubin. Nastolatek tłumaczył policjantom, że ukradł łańcuszek, ponieważ zastanawiał się, jak szybko zarobić na alkohol i jedzenie. Policjanci, wykonując z nim czynności służbowe, ustalili, że jest on również podejrzany o uszkodzenie i wybicie szyby w jednym z lokali na terenie miasta o wartości 2000 zł. Nastolatek w przypadku szyby nie potrafił w logiczny sposób wytłumaczyć swojego zachowania. Powiedział policjantom tylko tyle, że był pijany, przechodził obok lokalu, zauważył stolik i za pomocą tego stolika wybił szybę, a następnie uciekł. 17-latek został umieszczony w policyjnej izbie dziecka, skąd trafił do młodzieżowego ośrodka wychowawczego. O jego dalszym losie zdecyduje sąd. 17-latek odpowie jak osoba dorosła. Za kradzież z uchwałą i zniszczenie mienia grozi mu nawet do 8 lat więzienia.